Żegnamy dziś człowieka bardzo zasłużonego dla wielu środowisk życia, w szczególności dla naszej Politechniki Opolskiej, społeczności naszego miasta i szeroko rozumianego środowiska nauki w naszym kraju. Życie naszego brata, świętej pamięci Marka Tukendorfa, znamionował wielki dynamizm rozwoju, zaangażowania, a co z tym związane, obfitowało wiele dobrych zdobyczy, sukcesów, osiągnięć, dobrych owoców. Wiele rzeczy zainicjował, wielokroć nas wręcz zdumiewał swoją odwagą w podejmowaniu nowych inicjatyw. Tak nas inspirował, spoglądaliśmy na jego dzieła i zaangażowanie z wielkim uznaniem. Szanowni Państwo, z wielkim smutkiem żegnamy dziś wspaniałego człowieka, naszego przyjaciela i bez wątpienia jednego z bardziej zasłużonych rektorów Politechniki Opolskiej. Rektor Tukendorf swoimi sukcesami mógłby obdzielić wiele życiorysów, ale to nie osładza bólu z powodu jego przedwczesnego odejścia. Wręcz przeciwnie, skoro zdążył tak wiele dla całego środowiska akademickiego zrobić, dla regionu, to ile jeszcze mógłby zdziałać? I dziś, kiedy pomyślimy sobie, jaki los mogą ludzie zgotować drugiemu człowiekowi, to zastanawiamy się, jak ten świat jest urządzony. Dlaczego tak jest? I dlaczego dzisiaj, zamiast spotykać się w najbliższym czasie na święcie Politechniki Opolskiej z Markiem, wznosząc toasty za pomyślność Politechniki Opolskiej, spotykamy się przy jego prochach i pięknej, uśmiechniętej twarzy. Marku, dlaczego odszedłeś? Dlaczego nie ma cię dzisiaj z nami? Dlaczego tylko urna z twoimi prochami i twoja uśmiechnięta twarz ze zdjęcia nas pozdrawia? Przez ostatni rok rozmawiałem z Markiem wiele godzin i bezpośrednio, i wiele godzin telefonicznie. Jak to się mówi, gadaliśmy i przekonywaliśmy się, kogo bardziej z nas nienawidzą media, kogo bardziej z nas gnębi prokuratura, kogo bardziej z nas wąska grupa współpracowników nie lubi. Ale tak jest zawsze. Nie potrafiłem go przekonać, że przecież życie jest piękne, że warto z nami być. Nie jestem w stanie zrozumieć tego, co się stało. Całe środowisko Wrocławia, Opola, cała społeczność akademicka płacze nad tymi prochami. Co takiego się stało, Marku, że nie skończysz tej kadencji? Czy zabiła cię mowa nienawiści, trucizna naszych czasów? W naszej ostatniej rozmowie powiedziałeś mi coś, co dotarło do mnie dopiero teraz. Powiedziałeś, czasami myślę, że już tego nie wytrzymam. Gdyby mi się coś stało, powiedz coś dobrego o mnie. Niestety, to nie był żart. Marku, drogi, byłeś wspaniałym człowiekiem, serdecznym i ciepłym kolegą i przyjacielem. Odszedłeś, ale przecież pozostaniesz na zawsze w swoich osiągnięciach i w jakże życzliwej pamięci nas wszystkich. Nisi pogrążeni w żałobie, i właśnie przyszedł ten ostatni raz,
Kiedy zgromadził nas wokół siebie Marek jako syn, jako ojciec, jako mąż, jako przyjaciel, jako rektor. Jako proboszcz chciałbym właśnie ten ostatni raz w jego imieniu wam wszystkim podziękować za waszą rozmodloną obecność, za wasze komunie święte, za tą Eucharystię. Niech mi wolno będzie w imieniu rodziny, a także władz uczelni pochylić czoło przed państwem za to, że zechcieliście razem z nami napisać tę ostatnią kartę w życiorysie profesora Marka Tukendorfa.